powitać na kolejnym wykładzie z cyklu Kultura Dawnego Gdańska, który już od wielu lat odbywa się pod auspicjami Urzędu Miejskiego, pod honorowym patronatem pana prezydenta Pawła Adamowicza. I naszym zwyczajem ostatnio jest przynajmniej jeden z wykładów tak planować, żeby dotyczył czegoś, można by powiedzieć, nietypowego. Takim jest i dzisiejszy wykład. Była na tym forum już paleobotanika. Czas na paleogeografię. Przedstawiam Państwu naszego dzisiejszego prelegenta. Jest nim pan dr Wojciech Jegliński, który reprezentuje Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, łączna wspólna nazwa, który specjalizuje się w geologii morza, właściwie szczególnie poświęcając swoją uwagę geologii i geografii Zatoki Gdańskiej. Jego doktorat dotyczył paleogeografii Zatoki Gdańskiej przy ujściu Wisły Martwej. Szanowni Państwo, ten wykład przeniesie nas, można powiedzieć, w przestrzeni nawet epoki bardzo dawne, ale przypominam, że rok 2017 to rok Wisły, więc myślę, że warto przyjrzeć się i wysłuchać, myślę, że na pewno ciekawej, porywającej opowieści o tym, jak tutaj drzewiej bywało. Panie doktorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję Państwu za przybycie. Jest mi bardzo miło gościć tutaj, dlatego że to jest moja pierwsza okazja prelekcji w tym pięknym miejscu. Tak jak mi przedmówca zapowiedział, reprezentuję Państwowy Instytut Geologiczny. Instytucja, która w tym rejonie zajmuje się przede wszystkim badaniem geologicznym Morza Bałtyckiego, polskich obszarów morskich. Natomiast równolegle prowadzone są również prace kartograficzne, geologiczne, rozpoznanie prowadzone w strefie brzegowej. I ja miałem przyjemność w latach 90. zeszłego wieku rozpocząć taką przygodę w strefie brzegowej naszego morza. Wtedy ta tematyka mnie zaintrygowała. Byłem młodym pracownikiem. Jeździłem w teren, odkrywałem różne ciekawe rzeczy, niekoniecznie tutaj w rejonie Gdańska. To było bardziej środkowe wybrzeże. Takie fakty do mnie zaczęły dochodzić, a mianowicie takie, że ten poziom morza był zmienny w czasie, że od czasu do czasu odnajdywałem jakieś pnie drzew zakorzenione na plaży, się zastanawiałem, co one tam robią właściwie. Oczywiście trochę upraszczam tą sytuację, bo ja sobie zdawałem z tego sprawę, skąd pochodzą te pnie i jak ten rozwój mniej więcej tego wybrzeża wyglądał. Natomiast wiedzieć z książek to jest jedna rzecz, a dotknąć, wziąć w rękę, popatrzeć własnymi oczami na historię, która się odsłania bardzo często na wybrzeżu, to jest zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć tutaj, w czasie tego wykładu, opowiedzieć historię pewną dotyczącą rozwoju właśnie wybrzeża, ale tego fragmentu wybrzeża, który jest zlokalizowany tutaj w Gdańsku, właśnie niedaleko miejsca, gdzie się znajdujemy. Jak Państwo widzą na tych obrazkach, jest to charakterystyczne miejsce. To jest to ujście Wisły, gdzie zlokalizowane swojego czasu, gdzie zbudowano twierdzę Wisłoujście. To jest to ujście, które utworzyło Westerplatte. To jest w ogóle ta Wisła, która była przyczynkiem do bogactwa Gdańska w zeszłych wiekach. To było to okno na świat, które pozostało właściwie okna na świat do tej pory. Oczywiście statki już nie wchodzą duże do Wisły, nie cumują w porcie wewnątrz miasta. Natomiast ta historia tego obszaru będzie tematem mojego wystąpienia.
Proszę Państwa, w tytule widzą Państwo taki przedrostek z pradziejów okolic Gdańska. Nie chciałem Państwa wystraszyć od razu, pisząc w nazwie wystąpienia o paleografii, o jakichś takich bardzo skomplikowanych rzeczach, bo czasami to jest potrafić niezjadliwe. Natomiast te pradzieje to jest okres ostatnich kilku tysięcy lat. Cofniemy się w takich bardziej szczegółowych rozważaniach około 8 tysięcy lat temu. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te rzeczy, o których ja będę mówił, z takiej perspektywy. Bliżej? A wydaje mi się, jest tak głośno. Dobrze. Proszę Państwa, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na te rzeczy, o których ja będę mówił z takiej perspektywy właśnie geologicznej. To nie wszystkim jest takie bliskie, bo proszę Państwa, z historią to pewnie wszyscy Państwo macie do czynienia, bo skoro tu jesteście, to się interesujecie historią, jesteście pasjonatami w taki czy inny sposób. Natomiast ta geologia bardzo często wykracza poza ramy historyczne. Dla mnie osobiście, dla geologów, moment, w którym dotykamy czasów historycznych, to na ogół jest to moment, w którym my kończymy własne badania. Ponieważ metody geologiczne nie są na tyle rozdzielcze, żeby mogły być wykorzystywane raczej do badań historycznych. Natomiast są pewne wyjątki i tutaj w czasie moich prac udało mi się taką ścieżkę, że tak powiem, przejść. Udało mi się w jakiś sposób połączyć te pradzieje, o których będę mówił, ze współczesnością, dlatego że dla mnie historia z punktu widzenia geologii to jest taka współczesność już powiedzmy. I tak naprawdę to chciałbym Państwu to zademonstrować. Bardzo krótko, o czym będę mówił. Zdefiniuję obszar badań, okolice, ale troszeczkę również szerzej. Całą Zatokę Gdańską, całe Żuławy, całą Deltę Wisły, plus coś, ja to tak nazwałem, coś ekstra. Będę Państwu w tym momencie próbował przekazać pewną taką szerszą, to szersze spojrzenie geologiczne na to, co nas otacza, co się dzieje, a czego my nie jesteśmy z perspektywy nawet historii w stanie dostrzec. Proszę Państwa, kilka słów na temat celu badań oczywiście. Przedstawię pokrótce, bardzo krótko, dane i metody badawcze, z których korzystałem, żebyście Państwo mi nie musieli wierzyć na słowo, a żebym ja mógł pokazać, że jednak to są jakieś empiryczne też pomiary. Często nie są to moje jakieś wymysły. Proszę Państwa, kilka słów na temat zmian poziomu morza w środkowym i górnym holocenie, czyli w tej najbliższej epoce geologicznej. Przedstawię na tym polu, że tak powiem, wyniki datowań próbek, które udało mi się uzyskać z C14, datowanie radiowęglowe. Proszę się nie przejmować, to może w niektórych wypadkach tak brzmi bardzo skomplikowanie, ale ja nie mogłem się pozbyć tego elementu, ponieważ, no, szczerze mówiąc, bym się zgubił w czasie tej prezentacji, więc oczywiście pewne rzeczy bardzo pokrótce omówię. Ciągi wydmowe w okolicy Gdańska i ich datowanie metodą OSL. Ciekawa bardzo sprawa. Powiem, co to jest za metoda i co z tych datowań wynika. Właśnie dla odtwarzania paleografii tego regionu. Budowa geologiczna obszaru ujściowego Wisły Gdańskiej. To już bardziej szczegółowe informacje. Proszę się nie bać tej geologii i tej budowy geologicznej. Będzie naprawdę niewiele. Podstawowe informacje Państwu przekażę. Natomiast to, co chyba będzie najbardziej istotne w czasie mojej prezentacji, tutaj się postaram skupić na tym podpunkcie dotyczącym etapów rozwoju obszaru badań, czyli rozwoju ujścia Wisły Gdańskiej. Postaram się odpowiedzieć Państwu na pytanie, od kiedy Wisła uchodzi do morza w rejonie Gdańska i skąd to wiem. Podzielę się z Państwem wszystkim, co wiem na ten temat, nic nie będę ukrywał. Natomiast na koniec jeszcze taki model trójwymiarowy przedstawię i obliczenia objętościowe materiału, który ta Wisła dostarczyła na stożku i zdeponowała. To, co pozostało z tego stożka do naszych czasów. Jak ta historia wyglądała? Kilka słów podsumowania. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o wybrzeżu w rejonie Gdańska i ujściu Wisły, to
wbrew pozorom to nie morze kształtowało to wybrzeże w sposób najbardziej intensywny. Wpływ na rozwój tego wybrzeża w okolicach Gdańska największy miała właściwie, bo nie ma już w tej chwili, Wisła. Oczywiście Wisła uchodzi, jak Państwo wiedzą, do morza, ale już nie w rejonie Gdańska, dlatego mówię trochę w czasie przeszłym. No, podstawowe informacje. Tutaj widzą Państwo obszar całej zlewni Morza Bałtyckiego i na różowo zaznaczony fragment tej zlewni, który odpowiada Wiśle. Jest to ponad 194 tysiące km kwadratowych. Istotne informacje. Średni przepływ Wisły przy Uści to jest 1000 metrów sześciennych na sekundę. I to, co w tych rozważaniach na temat rozwoju obszaru uściowego jest bardzo istotne, a mianowicie ilości materiału dostarczonego przez Wisłę do ujścia. To jest średnio około 3 milionów ton rocznie. Bardzo dużo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym, żeby Państwo spojrzeli na to, o czym będziemy mówić z takiej perspektywy geologicznej. To jest jeszcze dalej posunięte patrzenie niż patrzenie z perspektywy, bo czas oczywiście, niż patrzenie z perspektywy historycznej. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, że z geologią to nie jest tak, że nagle te procesy geologiczne się zahamowały, nagle ich nie widzimy, bo kiedyś każdy z nas słyszał o tym, że były wędrówki kontynentów, że góry się wypiętrzały, że lodowce pojawiały się i znikały. Proszę Państwa, to nic się nie zatrzymało. To cały czas trwa, to trwa teraz, to trwa również tutaj i my żyjemy w takim czasie, kiedy te procesy mają miejsce. Bardzo trudny wykres, ale proszę się też nie przejmować. Proszę Państwa, ostatnie 800 tysięcy lat historii naszej planety to jest okres ciągłych zlodowaceń. Ten krajobraz, z którym mamy do czynienia wokół nas, nie tylko na Żuławach, przepraszam, ale w szerszym zakresie, jest to krajobraz polodowcowy, który jest pochodną właśnie tych różnych zlodowaceń. To, co tutaj widzimy, to jest wykres temperatur przez ostatnie 800 tysięcy lat. To jest 800 tysięcy lat ciągłych zlodowaceń i okresów nieco cieplejszych. Na dole niebieska linia pokazuje niskie temperatury, pomarańczowa linia wysokie temperatury. Proszę zwrócić uwagę na cykliczność tych procesów. To są procesy, które się powtarzają. My jesteśmy w tym miejscu, na tym piku. Proszę zobaczyć, jak to jest bardzo podobne do tego, co mamy tutaj. I co to sugeruje? Sugeruje, że za kilka tysięcy lat, kilkanaście tysięcy lat, będziemy mieli znowu początek epoki lodowej. Nie mamy powodów, żeby sądzić, że będzie inaczej niż było przez ostatnie 800 tysięcy lat. Proszę nie wierzyć w to, jeżeli ktoś mówi, że epokę lodowcową to my mamy już za sobą. My jesteśmy w samym środku tej epoki lodowcowej i ona może się skończyć za 100 tysięcy lat, za 200 tysięcy lat. Tego nikt nie wie. Natomiast my jesteśmy tutaj, proszę Państwa. Ten pik był około 100 tysięcy lat temu, nie widzę skali, tak? 130 tysięcy, 120 tysięcy lat temu. Od tego czasu były okresy zimniejsze, cieplejsze, a ten punkt to jest maksimum ostatniego zlodowacenia. W tym punkcie czasu, czyli około 25, 6, 8 tysięcy lat temu, ostatnie zlodowacenie, które ogarnęło kontynent europejski, miało swoje maksimum. Od tego czasu lodowiec topnieje, a temperatura wzrasta. Jesteśmy tutaj. Jaki to ma wpływ na paleografię? Proszę Państwa, jeżeli lodowce powstają na naszej planecie, to one kumulują wodę, czyli automatycznie poziom morza, poziom oceanu światowego w skali globalnej obniża się. Ale proszę też nie wierzyć w to, że to jest jedyny powód, dla którego poziom oceanu światowego się zmienia. Są inne, które w większy sposób wpływają na to, że ten poziom w historii geologicznej naszej planety był zmienny. To, co właśnie tu chciałem pokazać, jesteśmy tutaj,
kulminacja okresu ciepłego. I to jest to zasięg ostatniego zlodowocenia. Właśnie 26, 28, proszę nie patrzcie na te daty, bo one się zmieniają z roku na rok. To było sprzed kilku lat, ja już w tym roku patrzyłem do opracowań naukowych. Ta data została przesunięta do około 28 tysięcy lat. Ale chodzi o sam fakt. Zasięg ostatniego zlodowocenia maksymalny, linia Berlin, gdzieś Poznań, Mińsk. Nie widzę, co tam jest napisane generalnie, ale no, to jest Mińsk na pewno, to pewnie jest. No nie widzę. Gdańsk. Proszę Państwa, 26-28 tysięcy lat temu w tym miejscu była kulminacja lodowca. To było 3 km lodu nad nami. To spowodowało nie tylko przyniesienie osadów z tarczy krystalicznej, która się wyłania tutaj w tej części Europy na południe i ich zdeponowanie w formie moren czy innego rodzaju obiektów morfologicznych, ale również ta ilość lądolodu spowodowała, że skorupa ziemska ugięła się. I do dnia dzisiejszego jest sytuacja, w której skorupa ziemska jak gdyby unosi się. To jest na zasadzie, proszę Państwa, że coś unosi się na wodzie, jakaś łódź czy jakiś inny obiekt, jeżeli go przyciśniemy, on się w tej wodzie zanurzy. Jeżeli puścimy, się uniesie. Sytuacja jest identyczna, tylko to trwa przez tysiące lat. Proszę Państwa, i to, co jest pochodną, co jest dla nas dosyć istotne w tych rozważaniach paleograficznych, które Państwu przedstawię. Nasze Morze Bałtyckie przeszło różne fazy rozwojowe od momentu, kiedy ten lądolód ustąpił. Raz było morzem, raz było jeziorem, raz znowu było morzem i znowu było jeziorem. Raz się łączyło z Oceanem Światowym, raz to połączenie było zamykane. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale takie sytuacje były. Te sytuacje powodowały, że poziom morza zaznaczony tą czerwoną kreską dla naszego Bałtyku, tak jak tu Państwo widzą, początek to jest bodajże 10 tysięcy lat, to było minus 30 metrów, minimalnie to było minus 50 metrów. Dopiero około 8,5 tysiąca lat temu poziom naszego morza sukcesywnie na początku bardzo szybko wzrastał, a obecnie mamy tutaj nasze zero i nasz czas. Czyli rozwój tego naszego wybrzeża, te 8 tysięcy lat, będzie się odbywał się w warunkach transgresji tak zwanej, czyli wzrostu poziomu morza. I też łatwo przypuszczać, że kilka tysięcy lat temu linia brzegowa nie była wcale zlokalizowana tutaj w Gdańsku. To skoro poziom morza było to powiedzmy 20 metrów niższy, to linia brzegowa znajdowała się wiele kilometrów od współczesnej, w głąb morza. To Państwu pokażę, przepraszam, bo o mikrofonie ciągle zapominam, on mi zaczyna przeszkadzać troszeczkę. Pokażę to Państwu na rekonstrukcjach paleogeograficznych. Natomiast proszę tylko zwrócić uwagę na to, że ten poziom morza był zmienny i przez ostatnie 8 tysięcy lat wzrastał. I dochodzimy do Delty Wisły. Proszę Państwa, lądowy obszar Delty Wisły to jest blisko 1,8 tysiąca kilometrów kwadratowych. Natomiast to wszyscy wiemy, to każdy się w szkole uczył, jak żuławy wyglądają. Natomiast bardzo ciekawa informacja, o tym może nie wszyscy Państwo wiedzą, że Delta Wisły to nie tylko obszar lądowy. Ta kreska pomarańczowa znaczy zasięg faktyczny Delty Wisły. Obecnie to jest część zatopiona pod dnem Zatoki Gdańskiej. Proszę Państwa, to jest około 700 km kwadratowych. To, o czym mówiłem wcześniej, przy niższych poziomach morza brzeg morski był usytuowany gdzieś daleko od współczesnej linii brzegowej, a ten obszar rozwijał się w takich warunkach, jak obecnie rozwijają się żuławy. To była równia deltowa, podmokła, bagienna. W tym miejscu znajdujemy zakorzenione pnie drzew, które jesteśmy w stanie datować i to robimy. I to pokazuje nam okres, w którym
ta powierzchnia tej delty się rozwijała. Ja celowo nie mówię w tej chwili o datach, dlatego że taką datę jedną, drugą, trzecią Państwu pokażę później. Gdzie jest Gdańsk? Gdzie jest nasze ujście usytuowane? Proszę Państwa, skrajny zachodni, zachodnia część tej delty. Od razu widać, że to koryto Wisły nie jest zbyt naturalnie, że tak powiem, ukierunkowane, bo logika podpowiada, że te ujścia powinny zmierzać bezpośrednio do zbiornika. No, z jakichś powodów mamy to szczęście, czy no, szczęście trzeba powiedzieć, że ta Wisła znalazła sobie to ujście w tak skrajnym miejscu całej delty. Widzą Państwo, to co mówiłem o tej zatopionej delcie. My bardzo niewiele wiemy na ten temat. Wydaje się, że jest XXI wiek, że już wszystko wiemy. Okazuje się, że nie. To, że ta delta tu się znajduje, myśmy się dowiedzieli pod koniec zeszłego wieku dopiero. Oczywiście były wcześniejsze rozważania na ten temat, na przykład profesora Rosy, który oczywiście widział już tutaj paweł koryta zatopione, bo widzą Państwo, że ten obszar jest zryty, można powiedzieć, takimi formami rynnowymi. Uważamy, że to są paleokoryta starej delty Wisły. Natomiast pewności nie ma, bo nie przebadaliśmy jeszcze tego, nie było takiej okazji. Natomiast to, co ewidentnie świadczy o tym, że to jest delta rzeczna. Proszę Państwa, przekrój geologiczny przez całą Zatokę Gdańską uzyskany metodami sejsmoakustycznymi. Nie jest w tej chwili może istotne, nie będę Państwu opowiadał o tym, jakie to są osady, ale proszę zwrócić na to warstwowanie. Takie warstwowanie i taki układ warstw jest tylko charakterystyczny dla jednej formy morfologicznej. To są stożki napływowe dużych rzek. I co trzeba też powiedzieć? Wisła, która tworzyła tą deltę i te stożki, to była nie taka malutka Wisła, jak my mamy do czynienia w tej chwili, chociaż nam się wydaje, że to jest królowa polskich rzek. Proszę Państwa, to ilość tego materiału, rozmiary tych stożków napływowych świadczą, że przepływ ówczesnej rzeki Wisły, no tak, Wisły, można powiedzieć, to był o rząd albo dwa rzędy wielkości większy niż to, z czym mamy do czynienia w tej chwili. Dlaczego? No, dlatego, że tak jak tutaj napisałem, delta Wisły, jaką możemy obserwować, którą Państwu pokazuję, to jest ostatnie około 14 tysięcy lat. Wcześniej wody roztopowe płynęły w kierunku zachodnim. Dopiero właśnie w tym momencie historii geologicznej można powiedzieć, że te wody przedarły się w kierunku północnym i zaczęły tworzyć to ujście, tą deltę, tak? Te stożki napływowe. To był okres początku deglacjacji. Lądowód nie wycofuje się w taki sposób, jak to czasami mogą Państwo zobaczyć na filmie chociażby epoka lodowcowa, gdzie jest wielka ściana, ona się przesuwa w jedną, w drugą stronę. To jest deglacjacja, często tak zwana arealna. Ten lądowód po prostu się rozpada na mniejsze fragmenty. Olbrzymie bryły martwego lodu, tak zwanego, są zagrzebywane pod osadami lodowcowymi. Takie bryły martwego lodu, w momencie, kiedy czoło lądowodu już jest daleko przesunięte na północ, było przesunięte na północ, takie bryły martwego lodu cały czas wytapiały się na obszarze polodowcowym. Takie bryły potrafiły przetrwać kilka tysięcy lat zagrzebane w osadach, wytapiając się sukcesywnie i powodując bardzo duże przepływy rzek, które się kumulowały w ujściach. Stąd tak duże, rozległe te formy. To już pokazywałem Państwu. Historia ujść Wisły w rejonie Gdańska. To chyba też wszyscy doskonale znają, natomiast dla porządku trzeba o tym powiedzieć. Wisła, o której mówimy i którą będę Państwu pokazywał, uchodziła w Gdańsku do roku 1840. Było to naturalne ujście Wisły. Nie ma żadnych wzmianek o tym, żeby one było w sposób jakiś sztuczny utworzone w tym miejscu.
Natomiast w 1840 roku Wisła też w sposób naturalny uformowała swoje nowe ujście w rejonie Wisły Śmiałej, to jest jakieś 7-8 km od Gdańska. Zimowe spiętrzenie lodu, spiętrzenie wody w Wiśle, gdzieś w tym miejscu, zator lodowy, spowodowały, że Wisła przedarła się przez wydmy, które miały kilkanaście metrów wysokości w tym miejscu i znalazła sobie ujście do zbiornika. To spowodowało, ten fakt spowodował, że koryto rzeki skróciło się o wiele kilometrów, a w takich wypadkach energia rzeki przy ujściu drastycznie wzrasta. Więc ta ilość osadów, która tutaj była deponowana, w bardzo szybkim tempie, że tak powiem, budowała stożek ujściowy, z którego już też niewiele zostało w tej chwili. Ale to już inna rzecz, o której będę Państwu mówił. Natomiast widząc potrzebę ochrony przeciwpowodziowej obszarów Żuław, przede wszystkim Gdańska, władze pruskie pod koniec XIX wieku postanowiły w sposób sztuczny uregulować ujście Wisły, czyli w najprostszy sposób skierować Wisłę do zatoki, do morza, chroniąc w tym momencie Gdańsk przed powodziami, które się pojawiały cyklicznie. No, takie jest życie rzeki, takie jest, tak ona funkcjonuje. Rzeka powoduje powodzie cykliczne. Te powodzie skutkowały w minionych wiekach tym, że Żuławy stały się tak żyzną krainą. Przyczyniły się do dobrobytu tej krainy, można powiedzieć, pośrednio. Natomiast w pewnym momencie, w chwili, w której tak duże aglomeracje miejskie powstały jak Gdańsk, zagrażały te powodzie życiu wielu tysięcy osób. I z tego powodu wykonano sztuczny przekop. To była potężna inwestycja nawet na dzisiejsze czasy, porównując to z przekopem, który jest planowany niżej Wiślanej, to ten przekop niżej Wiślanej generalnie jest takim drobiazgiem w porównaniu z tym, co stworzono pod koniec XIX wieku. Olbrzymie pieniądze zainwestowano, olbrzymią pracę ludzką wykonano, inżynieryjną, techniczną również. Proszę Państwa, i co jest istotne, dotychczasowe te fragmenty ujściowe zostały oddzielone śluzami. Wody wiślane płyną w tej chwili, jedynie uchodzą do morza, jedynie w tym ujściu. I dlatego ten odcinek Wisły nazywa się Wisłą Martwą. To, co ma bardzo duże konsekwencje dla rozwoju obszarów ujściowych, o czym też Państwu opowiem. Cele badań pokrótce: rekonstrukcja rozwoju paleograficznego obszaru ujściowego w rejonie Wisły, rozpoznanie wewnętrznej budowy geologicznej stożka, który się uformował w tym miejscu, odpowiedź na pytanie, kiedy powstało ujście Wisły w rejonie Gdańska i określenie dynamiki rozwoju badanego obszaru z uwzględnieniem zmian w jego linii brzegowej oraz ilości tempa akumulacji osadów. Proszę Państwa, zakres i metody badawcze, teraz już będę przyspieszał, to jest to, żebyście Państwo nie uważali, że ja sobie wymyśliłem pewne rzeczy. Przeanalizowanych zostało tyle różnych materiałów, 27 rdzeni wiertniczych, 24 wyniki datowań OSR, 56 wyników datowań materii organicznej metodą radiowęglową, około 200 wyników analiz rozpadu wielkości ziarna, profile geologiczno-inżynierskie, wyniki analiz ekspertyzowych, wyniki profilowania sejsmoakustycznego obszarów morskich, te zielone kreski i na koniec historyczne mapy dokumentujące ostatnie 500 lat rozwoju Wisły. Tak wyglądają badania terenowe w punkcie C3 na tak zwanych sączkach, a tak wygląda dzielna ekipa morska, która dla mnie wykonywała wiercenia niedaleko portu północnego. Załoga pochodziła z Kaszub, natomiast byli to ludzie bardzo zaprawieni w bojach i tutaj chwała im za to, że udało się wykonać te wiercenia. Wyniki datowań radiowęglowych. Te wyniki są wykorzystywane w różny sposób, natomiast w tej konkretnej sytuacji widzą Państwo naszkicowaną krzywą zmian poziomu morza. To jest teoretycznie ta sama krzywa, którą widzieli Państwo na początku. To jest jej sam koniec. Ostatnie 7 tysięcy lat. Bo są osady datowane środowisk lądowych, torfy, pnie, namuły deltowe i osady organiczne środowisk morskich.
i muszle przede wszystkim. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma typami datowań i ich umieszczenia w czasie i narzędnych różnych przechodzi ta krzywa zmiany poziomu morza. Proszę Państwa, i to, o czym mówiłem, badania metodą OSL. Metoda OSL polega na tym, że możemy datować piasek, w tym wypadku pochodzący z wydm, w taki sposób, aby określić, kiedy ostatni raz te ziarna kwarcu zawarte w piasku były eksponowane na promieniowanie słoneczne. I taką informację dostajemy. Pośrednio w ten sposób możemy mówić o tym, kiedy wydmy, na jakich poziomach były ustabilizowane. Później, jak Państwo zobaczą, jeżeli umieścimy to na mapie, lepszy lub gorszy sposób będzie nam się to korelowało z rozwojem przestrzennym tych form wydmowych. To są formy brzegu morskiego. W tej sytuacji widzą Państwo datę 1500 lat. Mówi nam to o tym, że w tym momencie te warstwy piasku zostały odcięte od promieniowania słonecznego i została rozpoczęta akumulacja warstw, które leżą powyżej. Tak te próbki się pobierały i tutaj nam pomagały w tym różne inwestycje drogowe, to jest droga dojazdowa do terminalu kontenerowego w Gdańsku, która rozcięła pazm wydm i nie musieliśmy tych 4 czy 4 metrów kopać w dół, tylko mogliśmy sobie stanąć u podnóża i jeszcze się wkopać 1,5 metra. To jest też stanowisko, które nam sprzyjało. Stara piaskownia, rozkopana wydma. Na początku tej samej drogi, przy dużym rondzie, które tam funkcjonuje, daty, dalej odsunięta wydma od brzegu morskiego, kilkaset metrów. Już mamy daty starsze, to jest blisko 2000 lat. Najstarsze wydmy, jakie udało mi się wydatować, to są 4000 lat. One są zlokalizowane niedaleko Stoków, między Stogami a rafinerią gdańską. Wydmy to nie zawsze są jakieś takie formy wypukłe. Tutaj Państwo widzą bardziej obszar, który wygląda jak pole, ale proszę mi uwierzyć, analiza szczegółowa modelu wysokościowego pokazuje, że to są pozostałości wydm. Proszę Państwa, umieszczenie tych wyników datowań OSL na mapie w formie tych punktów razem z datami pokazuje nam wstępny obraz rozwoju tego obszaru. Najstarsze wydmy, o których mówiłem, zlokalizowane są w tym miejscu. Tu są stogi, tutaj jest rafineria. Tutaj są wydmy, które są w taki sposób ułożone. Wcale nie równolegle do obecnego brzegu morskiego. Ich ułożenie jest bardziej prostopadłe do tego brzegu. Jeszcze słowo, które chciałem powiedzieć. To są najstarsze wydmy, które udało się wydatować. Dlaczego? Dlatego, że Państwo widzą, że na zapleczu już mamy granicę paleokoryta Wisły. Wisła po prostu przepływając na zapleczu tych wydm zniszczyła te, które ewentualnie mogły się zachować tam starsze. Więc to są najstarsze. Około 3-4 tysięcy lat w tym miejscu, nieco młodsze wydmy w tym miejscu, młodsze wydmy, jeszcze młodsze wydmy, no i najmłodsze obszary, które będą dokumentowane na podstawie map historycznych. I na tej podstawie, proszę Państwa, widzimy, że ten rozwój przebiegał tak jak takimi sektorami, takimi jak tutaj Państwo widzą. Brzeg morski w tym miejscu swojego czasu przebiegał w tym kierunku. Co sugeruje, że tutaj była zatoka morska. I ja bardzo odpowiedzialnie to mówię, bo ja wiem, że ona tam była, nie tylko na podstawie tego, jak są te wydmy tutaj ukształtowane, jaki mają kierunek i na podstawie ich wieku, tylko mam również rozpoznane osady geologiczne, które ewidentnie pokazują miąższe 20-metrowe osady morskie o wieku, żeby było śmieszniej, też 4000 lat. Czyli w tym samym miejscu, w tym samym momencie, kiedy tutaj formowały się wydmy, tutaj
funkcjonowało środowisko morskie. Nie laguna, nie jakieś jezioro przybrzeżne, tylko środowisko morskie typowe, z fauną morską, no już nie będę mówił o gatunkach. To było 4000 lat temu. Kolejne sektory, tak jak Państwo tutaj widzą. B 2700, 2300 lat, C 2200, 1700 lat, D 1600, 1100 lat i E ostatnie 1000 lat. Budowa geologiczna, jak ten stożek jest, z jakich osadą on jest zbudowany? Proszę Państwa, to jest akurat przekrój tutaj, przez Westerplatte i przez część morza, przez kanał portowy. W bardzo prostych słowach. To, co widzą tutaj Państwo zaznaczone, przepraszam, że mnie pomylił tylko. Tak, szósteczką zaznaczone. To są osady deltowe, proszę Państwa, narzędne minus tam 15 metrów, kilkanaście metrów, związane z powierzchnią tej najstarszej delty, którą Państwu pokazywałem, która wychodziła jeszcze daleko w morze. I to była powierzchnia kiedyś ówczesnych, no powiedzmy, żuław. Ale to była rzędna kilkanaście metrów poniżej współczesnego poziomu. Żuławy przez ten cały czas były sukcesywnie jak gdyby jak wielka misa wypełniane tymi osadami, które niosła Wisła, która deponowała w czasie powodzi. Ta misa, te dno tej misy było kilkanaście metrów poniżej współczesnego poziomu terenu. Na ten obszar targnęła, wkroczyło morze. To jest ta transgresja morska, którą Państwo widzieli, ta krzywa, która wzrastała. Ona spowodowała, że około 4000 lat temu morze wkroczyło na dzisiejszy ląd, zostawiając warstwę osadów piaszczystych. I dopiero na tej warstwie rzeka Wisła przy ujściu deponowała swój materiał w formie osadów prodelty i czoła delty. Przekrój poprzeczny, te same osady. Podłoże delty wieku atlantyckiego, 8000 lat, to przed chwilą mówiłem. Na żółto zaznaczone osady morskie transgresji litorynowej i w tej jak gdyby misie osady ujścia Wisły Gdańskiej. Schemat, może nie będę już tutaj tego przedstawiał, więc, bo to są te same informacje, które są widoczne na przekrojach, tylko w taki bardziej schematyczny sposób przedstawione. Osady wieku atlantyckiego, piaski morskie, prodelta, czoło delty, a wszystko to nadbudowane tymi wydmami, które były datowane w sposób metodą tak zwaną OSL. One są na powierzchni. Zresztą z tymi wydmami jest taki problem, bo tak naprawdę no skąd pochodzi ten piasek, który te wydmy tworzy? Mówimy o środowisku eolicznym, ale tak naprawdę no to jest środowisko morskie, bo ten piasek jest wywiewany z plaży. Natomiast w tym rejonie, czy możemy mówić jednoznacznie o środowisku morskim, skoro większość materiałów jest donoszona przez rzekę z głębi lądu? No to są takie rzeczy, które trzeba bardzo wyważyć i się zastanawiać nad nimi, ale też nie ma co się głęboko zastanawiać, bo po prostu rozwiązania takiego prostego nie ma. Bardzo ciężko jest analizami odróżnić, właściwie jest to niemożliwe, piasek rzeczny od piasku. Piasek rzeczny możemy odróżnić, to z tym nie będzie problemu, ale ten piasek, który jest na plaży albo w przybrzeżnej strefie morskiej od piasku, który został wywiany na wydmy, to już jest bardzo ciężka próba. I proszę Państwa, przechodzimy do rozwoju paleograficznego, do schematów rozwoju paleograficznego rejonów Gdańska. 8000 lat temu, co my tutaj widzimy? Czerwoną linią zaznaczone współczesny brzeg morski. Z portem północnym, twierdzą Wisłoujście i kanałem współczesnym portowym. No ale gdzie jest brzeg morski, proszę Państwa? No właśnie, brzeg morski był oddalony wiele kilometrów. Pomocniczo zaznaczyłem te wartości. To są wartości, które mówią o tym, jak o ile niżej poziom morza był w tamtym czasie, niż jest obecnie.
Wisła gdzie uchodziła? No nie wiemy dokładnie, gdzie uchodziła. To, że ja ją tutaj narysowałem, to tylko dlatego, że w obrazie morfologicznym dna morskiego wykryłem takie duże formy, większe formy od sąsiednich, które wskazują na to, że to są pozostałości jakiegoś stożka napływowego tamtego czasu. Ale pewności nie mam, bo to nie jest coś, co możemy w tej chwili zbadać. Proszę Państwa, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. W tym miejscu datowaliśmy pień zakorzeniony w osadach. Zakorzeniony w osadach właśnie tej delty atlantyckiej, która kilkanaście metrów poniżej współczesnych osadów żuławskich, ta powierzchnia, która występuje. W tych osadach zakorzeniony pień około 8000 lat temu. Czyli obszar był porośnięty lasami. Tak jak mówiłem, to był obszar podobny do tego, co mamy do czynienia na Żuławach. Może nie obecnie, bo obecnie jest to teren zgrielorony, odwadniany i suchy. No ale jeszcze 100-200 lat temu, no to był bardzo podmokły teren. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tym miejscu. To coś może być dosyć ciekawe. Wszyscy znacie niedaleko Gdańska, jest Orłowo, Klif Orłowski. I tam sięgała wysoczyzna morenowa, dosyć daleko w stronę, przesunięta w stosunku do współczesnego, była w tym czasie przesunięta w stosunku do współczesnej linii brzegowej. W tym momencie jeszcze może nie dochodziło do tej krawędzi, ale ona już tam dalej funkcjonowała. Skąd my wiemy, że ona była w tym miejscu, a nie była nieco dalej albo bliżej? Ponieważ pozostałości z tej wysoczyzny, one cały czas są obecne na dnie Bałtyku. Tam, gdzie mamy do czynienia, pójdą Państwo pod klif, zobaczą Państwo, że jest upszczony głazami, kamieniami, takimi elementami, które zostały wypłukane z tej gliny lodowcowej. I taka sama sytuacja występuje na dnie morskim. No w pewnym momencie te kamienie się kończą i to potem wnioskujemy, że ten taras erozyjny, czyli miejsce, dokąd sięgała wysoczyzna, właśnie kończy się mniej więcej oczywiście w tym miejscu, bo to też nie jest przebadane. Proszę Państwa, 7000 lat temu powolny, a nie, właściwie nie powolny, w tym czasie bardzo szybki wzrost, przez 1000 lat to jest ponad 10 metrów poziom morza wzrósł. Wyobraźmy sobie teraz ostatnie, jakby 1000 lat temu, gdy poziom morza wzrósł o 10 metrów, Armagedon praktycznie. Natomiast tak to wyglądało w tamtych czasach. Linia brzegowa przesuwa się do współczesnej pozycji, która jest, jak przypominam, tutaj. Przepraszam, się trochę zbliżę, bo ja nie widzę, co tu jest zawarte na tych. Mamy kolejne datowania torfów, czyli osadów też organicznych, podobnych do w swojej naturze, do tych pni, można powiedzieć, nieco młodszych, 7,5 tysiąca lat. Mamy osady na mów, dlatego one są zlokalizowane w takim zbiorniku wodnym, odizolowanym. Mamy wreszcie datowania torfów tutaj bliżej współczesnej linii brzegowej. Brzeg morski jest dalej daleko od jego współczesnej pozycji. 6000 lat temu. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że jest to już minus 5 metrów poziom morza. Ale co się stało w tym czasie? Ta kępa wysoczyznowa zaczęła być erodowana przez morze, czyli już tutaj mieliśmy do czynienia z klifem, chociaż on był daleko przesunięty w stronę otwartego morza. Natomiast morze, mimo tego, że jego poziom był niższy około 5 metrów niż obecnie, przekroczyło linię współczesnego brzegu i zalało część, wkroczyło na część Żuław. Nie wiemy, jak daleko to może wkroczyło, dlatego że ja bardzo ostrożnie tutaj podszedłem do tej kwestii, ponieważ zaznaczyłem tą granicę w tym miejscu, do którego miałem udokumentowane informacje we własnych badaniach. Natomiast pośrednio można przypuszczać, że ten brzeg morski był w tym czasie przesunięty jeszcze dalej, a pośrednio to dlatego, że są pewne trudno znaleźć kopalniami. Nielegalna eksploatacja bursztynu właściwie w tej chwili jest realizowana niedaleko Olszynki na tych rejonach, a prawdopodobnie ten bursztyn też jest
pochodną, pochodzi z tych czasów, kiedy funkcjonował tu brzeg morski. Oczywiście też, proszę Państwa, nie jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z bursztynem, to na pewno tam było morze i na pewno ono było w warunkach, ten bursztyn był transportowany i deponowany w warunkach morskich, tak jak mamy to dzisiaj do czynienia na brzegu morskim przy ujściu Wisły. Dlatego, że takie złoża bursztynu były wyrywane przez lodowiec i przenoszone dalej w głąb lądu, gdzieś tam deponowane, wytapiane i wtórnie rozmywane te złoża były przez rzeki i ten bursztyn często rzekami był transportowany dużo później w stronę morza i w różnych zakolach rzecznych też się gromadził. Więc to nie jest taka jednoznaczna sprawa, że jeżeli mamy bursztyn, to na pewno w tym miejscu było morze. Jest duże prawdopodobieństwo. 6 tysięcy lat temu to jest maksimum transgresji litorynowej. Morze właściwie sięgnęło poza linię dzisiejszej Wisły Martwej, znaczy na pewno sięgnęło poza linię dzisiejszej Wisły Martwej. Nie wiem tylko jak daleko. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, co pokazuję Państwu tutaj. Jest kępa Dłowska, klif. Natomiast tutaj taką nieśmiało taką mierzeję rysuję. I ona jest i tutaj, i tysiąc lat później jest trochę większa, i bliżej lądu, i kolejny tysiąc lat jest jeszcze dłuższe, jeszcze bliżej lądu. Zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego tak postępuje i co to oznacza. Natomiast, proszę Państwa, 5000 lat temu taka zatoka, która powstała tutaj, ona sukcesywnie była wypełniana piaskiem transportowanym z kierunku wschodniego. I tutaj, w tym miejscu, proszę Państwa, są wydmy, te, o których najstarsze, o których Państwu mówiłem. One w tym czasie powstały, no może nie w tym czasie, może bardziej w tym czasie. O. To jest jedna z dat OSL, 1950 lat. Czyli wiemy na tej podstawie, że w tym czasie już wydma funkcjonowała i była ustabilizowana. Natomiast nieopodal, proszę Państwa, mam rdzeń, mam wiercenie, w którym mamy 20 metrów ciągłych osadów morskich, to o czym też już mówiłem wcześniej, ewidentnych, z fauną morską, wysortowanych piasków, no, nad którymi nie można nawet dyskutować, żeby wymyślić dla nich inne pochodzenie. Pewna zatoka morska powstała, która stopniowo była wypełniana materiałem. I tak jak Państwo widzą, w miejscu żuław ten materiał już się gromadził piaszczysty, natomiast ten klif morski cały czas był erodowany. I tutaj widzą Państwo tą linią taką ząbkowaną, zaznaczony klif morski, który obecnie, jak Państwo doskonale wiedzą, jest martwy w okolicach Sopotu. W Parku Północnym, jak Państwo się znajdą, to Państwo widzą, że klif morski w jednym miejscu stanowi brzeg współczesnego morza, a nagle okazuje się, że ten klif się oddala na wschód sukcesywnie od brzegu morskiego. Przez środek ulicy Monte Cassino, znaczy może nie sam Monte Cassino jest przesunięte przez skarpy, ponieważ tamten obszar jest zniwelowany, natomiast w lewo i w prawo, jak Państwo zerkną na środku ulicy Monte Cassino, widzą Państwo skarpę klifu morskiego. Ten klif morski właśnie funkcjonował około 4000 lat temu. Do około 4000 lat temu morze erodowało stożki napływowe, czyli materiał, który był deponowany z wysoczyzny morenowej u wylotu tych dolin takich rzecznych, bo to jest zupełnie inna historia. Natomiast ten klif był erodowany do około 4000 lat temu. I to jest ten właśnie klif martwy, który widzimy w Sopocie, który widzimy również na wysokości Sopot Wyścigi, jeżeli się przesuwamy w stronę hali widowiskowo-sportowej. Jest takim miejscem, gdzie go możemy zaobserwować, pójść, stanąć. Jest właśnie wysokość obecnie hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdańska i Sopotu. Tam jeszcze ta skarpa funkcjonuje, chociaż jest już troszkę rozryta. Natomiast jeszcze 20-30 lat temu, bardziej w kierunku przymorza, nieznaczny taki uskok, możliwe, że nawet do tej pory jest widoczny. Natomiast później ta linia tego brzegu morskiego stopniowo przechodzi z klifu w pas wydm, który
również do wysokości, można powiedzieć, nawet stadionu w Letnicy, się kontynuuje. Dopiero na wysokości stadionu w Letnicy ten pas wydm jest zniszczony właśnie przez rzekę, przez Wisłę, która wielokrotnie występowała ze swojego koryta, generowała powodzie, które, no tak jak mówię, rozmywały te osady wydmowe. I tak jak przed chwilą powiedziałem, w tym rejonie Żyław, Zatoka Morska była wypełniana materiałem piaszczystym, gromadził się bursztyn, gromadził się piasek. W tym miejscu dopiero się kończyła erozja. 3000 lat temu, proszę Państwa, właściwie brzeg był wyrównany na całej długości. Już nie było erozji tego klifu, o którym przed chwilą mówiłem. U jego podnóża już funkcjonowała praktycznie laguna. Proszę Państwa, dlaczego my wiemy, że tam była laguna? To też jest ciekawe, bo muszę Państwu powiedzieć, że mamy dowody w tej chwili na to, że cały ten taras niski od Sopotu aż do Gdańska, łącznie z dużą częścią, która w tej chwili nie istnieje w kierunku Otwartego Morza, ponieważ ta mierzeja była zlokalizowana nie na linii współczesnego brzegu, tylko była o wiele dalej w kierunku morza zlokalizowana, tam funkcjonowała. Pewien obszar zatoki, można powiedzieć, został odizolowany i mieliśmy do czynienia z laguną. To też było pewnego rodzaju odkrycie dla nas. Proszę Państwa, trzeci etap powstania ujścia Wisły i okres intensywnego rozwoju stożka ujściowego w przedziale czasu 3000 do 1500 lat temu. Według wszystkich danych, które udało mi się zebrać, danych OSL, analizy morfologicznej obszaru, datowań rady węglowych, no, całego tego spektrum prac, które zostało wykonanych, mogę stwierdzić, że ujście Wisły w rejonie Gdańska rozpoczęło swoje funkcjonowanie około 2500 lat temu. 2,5 do 3000 lat temu, w takim przedziale. No, świadczą o tym różne rzeczy, tak jak wspominałem. Nie będę w szczegóły wnikał, dlatego że to... Przepraszam, więc trzeba ten mikrofon tu odsuwa. Dlatego że to by nam bardzo wydłużyło tutaj to wystąpienie. Natomiast prosiłbym zwrócić uwagę na to, że w tym okresie od 3000 do około 1500 lat temu pozostało do czasów współczesnych około 100 milionów metrów sześciennych materiału, który został zdeponowany w ujściu rzeki. Proszę Państwa, to nie jest całość materiału, który Wisła dostarczyła tutaj, bo tego materiału było dużo, dużo więcej prawdopodobnie, ale to jest to, co pozostało. Tak jak obecnie, proszę Państwa, w ujściu rzeki ten stożek przy przekopie przyrasta, ale przychodzą sztormy, on jest rozmywany, ten materiał jest wynoszony gdzieś poza to ujście, przychodzą okresy spokojniejsze, materiał znowu wypełnia te ubytki i ta względna wartość tego materiału, no to jest to, o czym ja tu mówię, blisko 100 tysięcy milionów, które pozostały, są definiowania do dzisiejszego czasu. Obraz, jaki wyglądał około 2000 lat temu. Laguna była już zamknięta. Był to praktycznie zamknięty zbiornik wodny, który funkcjonował, proszę Państwa, na zapleczu, czyli na tym tarasie niskim. Praktycznie on przestał funkcjonować praktycznie około 1000 lat temu, czyli bardzo niedawno. Bo dopiero z około 1000 lat temu mamy datowania torfów. Czyli właściwie było to podmokłe, było to grząskie, ale to już nie był zbiornik. To, co chciałem Państwu jeszcze pokazać, to jest właśnie przestrzenny zasięg tej laguny. Mamy nasze ujście Wisły i proszę Państwa, cały ten obszar... Oj, chyba troszeczkę przesunęłem, przepraszam, ta linia się mi troszeczkę przesunęła. Ta kreska przerywana powinna podążać po tej granicy, natomiast ta zewnętrzna granica powinna przebiegać tutaj. Więc ten obszar to był obszar laguny. To była pewna nowość. Tak naprawdę, proszę Państwa, nikt do tej pory nie przypuszczał, że tam mogła być jakaś laguna.
Odkryliśmy to zupełnie przypadkiem właśnie w latach 90. robiąc wiercenia całkiem płytkie do prac, o których mówiłem, które były rozpoczęte w latach 90. I tam ku naszemu zdumieniu odkryliśmy właśnie warstwę bardzo charakterystycznych osadów lagunowych. Ta cała laguna miała przynajmniej 10 km długości, a głębokość zalegania tej warstwy to jest mniej więcej od 4 do 9 metrów pod współczesną powierzchnią. Obrazek dobrze znany, Rewa. Ta bariera, która oddzielała tą lagunę, była bardzo prawdopodobnie podobna do tej. Wąska, ona nie oddzielała tej laguny w sposób definitywny. Ona była często zatapiana przez morze, często przelewy sztormowe prowadziły do tego, że znajdujemy w tych osadach również faunę morską typową, ale tam jest przewaga zdecydowanie fauny, takiej słodkolubnej, więc ta bariera, która funkcjonowała, ona nie była solidna, taka, która była nie do sforsowania dla morza, a wręcz przeciwnie, była taka półbarierą, jakby można powiedzieć. I przekrój właśnie przez, w okolicach Brzeźna, przez taras nadmorski, to są te osady zdefiniowane jako osady lagunowe. Na wysokości akurat w tym wypadku Brzeźna. Widzą Państwo, nie wiemy, gdzie sięgała ta laguna, dlatego, że parę tysięcy lat temu ta bariera funkcjonowała gdzieś tutaj daleko, nie wiadomo dokładnie gdzie, i ona sukcesywnie się przesuwała wraz z stopniowym wzrostem poziomu morza w stronę lądu. To jest proces charakterystyczny. Mierzeja Wiślana, bariera Mierzei Wiślanej w ten sam sposób ewoluowała. I w pewnym momencie ta bariera, jak gdyby, można powiedzieć, zaparkowała na współczesnym brzegu morskim. Ale o tym, że to była laguna, świadczy również fakt, że jak Państwo kiedyś będą mogli spacerować po parku Regana, czy w ogóle po tym tarasie nadmorskim, proszę zwrócić uwagę, że poza pasem wydm na zapleczu brzegu morskiego mamy do czynienia praktycznie z płaską powierzchnią. Tam nie ma innych generacji wydm, dopiero kilkaset metrów dalej, czy w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od Sopotu w stronę Gdańska, to może być ponad kilometr czy półtora kilometra, mamy do czynienia z kolejnym pasem wydmowym, który jest indykatorem brzegu morskiego starszego, o którym też Państwu już wspominałem. Idziemy dalej. Kolejna faza rozwojowa. Okazało się, że ujście powstało, ale one nie funkcjonowało do czasów współczesnych w sposób stały. Udało się zidentyfikować taki okres stagnacji mniej więcej 1500 lat temu do 600 lat temu. Właściwie rzeka nie pozostawiła żadnych osadów w swoim ujściu. Nie mamy nic, co by sugerowało, że ten rozwój przebiegał. Oczywiście mówię o stagnacji, czyli to jest taki efekt wypadkowy. Czyli pewne okresy w tym czasie były, w których ten materiał był deponowany, ale również te sztormy, o których wspominałem, ta erozja morska powodowała, że ten materiał sukcesywnie był zabierany. I taki bilans mniej więcej wychodził na zero. Ale to świadczy o tym, że siła transportu tej rzeki była zdecydowanie w tym czasie osłabiona. Nawet jeżeli ta rzeka funkcjonowała, prawdopodobnie koryto było zapiaszczone. Jest również możliwość, że tak jak Państwo wiedzą doskonale w czasach historycznych, jak to funkcjonowało, że główne koryta rozprowadzające w delcie Wisły były skierowane do Zalewu Wiślanego. To, o czym mówiłem, to, że to jedno koryto w stronę Gdańska jest odchylone, to jest tak bardzo dziwnie wygląda, trochę nienaturalnie patrząc na ten obraz, ale tak jest. I w tym okresie może była taka sytuacja, że ten ciężar był w większym stopniu przerzucony, że tak powiem, na wschodnią część Żuław. To, o czym ja mówiłem cały czas, że mówimy o jakimś ujściu Wisły, trzeba wziąć pod uwagę to, że to w całym tym okresie nie było jedyne ujście. To, że one powstało, to nie znaczy, że nie było ich trzech czy czterech innych w tym czasie, gdzie indziej. To było jedno z wielu prawdopodobnie, tak jak to miało zresztą miejsce jeszcze 100-200 lat temu, tak? Proszę Państwa,
co też w taki dosyć charakterystyczny sposób mówi nam o tej stagnacji tego rozwoju wybrzeża. A mianowicie, że metodami OSL mamy wydatowany ciąg wydmowy, tutaj go Państwo nie widzą morfologicznie, ale te dwie daty są na tym ciągu wydmowym. To jest ciąg wydmowy bardzo niedaleko położony od współczesnego brzegu morskiego. 1500 lat temu, prawie 1600 lat temu, takie daty. A tu się okazuje, że w XIV wieku latarnia morska i twierdza Wisłoujście zostały zbudowane na tym samym ciągu wydmowym. Czyli czas, który upłynął od ustabilizowania tego ciągu wydmowego do wybudowania tej latarni, mówi nam o tym, że w tym czasie na pewno się nic na tym wybrzeżu nie działo. Nie mamy nowszych generacji wydm w tym okresie. Proszę Państwa, teraz chciałem przejść do takiego okresu rozwoju, który mam udokumentowany właśnie na podstawie, w dużej części na podstawie map, planów batymetrycznych ujścia Wisły. To był kolejny intensywny okres rozwoju Stołczka Ujściowego, który się rozpoczął według mojej oceny około roku 1400, może nieco wcześniej, i trwał do roku 1840, kiedy to, jak już Państwu wspominałem, jak Państwo wiecie, ujście Wisły przestało właściwie funkcjonować w rejonie Gdańska. To jest okres, tak się to fortunnie, że tak powiem, złożyło, że koniec XVI wieku tak naprawdę to jest taki okres rozwoju, złoty okres rozwoju kartografii morskiej wielkoskalowej, głównie holenderskiej. Proszę Państwa, ponieważ Gdańsk był w tym czasie, no wszyscy to wiemy, ważnym ośrodkiem gospodarczym w Europie, bogatym miastem. I tutaj krzyżowały się szlaki komunikacyjne morskie z wielu zakątków Europy. I dlatego te metody kartowania batymetrycznego, szczegółowego, w przeciągu kilkunastu lat dotarły z obszarów właśnie Holandii do Gdańska. I te badania i te mapy już zaczęły w tym czasie powstawać. To był cel bardzo, bardzo utylitarny, a mianowicie, no tak jak mówię, wiele statków wpływało do portu w Gdańsku. Podejście przez funkcjonujące ujście dużej rzeki do portu jest bardzo niebezpieczne, nawet w dzisiejszych czasach, a w ówczesnych, no to już to w ogóle była jakaś ekwilibrystyka prawdopodobnie. I z tego powodu już właśnie na przełomie pod koniec XVI i na początku XVII wieku w Gdańsku przynajmniej raz do roku Rada Miejska tworzyła specjalną komisję, która zbierała się szczególnie właśnie wiosną, aby ocenić stan ujścia i przygotować plany batymetryczne, które i oznaczyć te wejścia do portu, ponieważ te ujścia, koryta rozprowadzające na przedpolu ujścia, one zmieniały się sezonowo. To jest tak jak mówię, przez analogię to, co teraz się dzieje, może w mniejszym stopniu, ponieważ ujście Wisły ma swoje kierownice, natomiast gdyby ich nie było, moglibyśmy mieć taką sytuację, że jednego sezonu główne koryto rozprowadzające w ujściu jest skierowane na wschód, a w następnym sezonie jest skierowane na zachód. I takie sytuacje są udokumentowane, takie sytuacje były i takimi sytuacjami zajmowały się te grupy. Tworzone były te poziomy, tworzone były zawsze takie plany batymetryczne. Proszę Państwa, to jest taka chyba najstarsza mapa, którą udało mi się tego typu, do której się udało dotrzeć. Od razu mówię, że ja nie jestem historykiem i ja specjalnie mocno nie szukałem, bo dla mnie to w mojej pracy było pewne takie uzupełnienie, ale no, mam nadzieję, że to dla Państwa będzie ciekawe. 1594 rok, fragment twierdzy Wisłoujście, jej pierwszego, że tak powiem, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, tego kręgu takiego najbardziej wewnętrznego, obronnego, praktycznie był zlokalizowany na linii brzegowej. Po stronie wschodniej linia brzegowa była zlokalizowana tutaj. I to jest to, o czym mówiłem, proszę Państwa. Znaczone są
na tej mapie Łachy Piaszczyste. Ta akurat się chyba nazywała Północna w tym wypadku, ta się nazywała Środkowa, ta się nazywała chyba Wschodnia. I pomiędzy nimi dwa koryta rozprowadzające kanały, którymi woda z ujścia przedostawała się do morza. Ponieważ te obszary płytkie były bardzo płytkie, one bardzo często wynurzały się w formie wysp. A na ogół były około pół metra umieszczone pod lustrem wody, pod powierzchnią wody. Takie komisje, tak jak mówię, się organizowały raz do roku, tworzyły takie mapy, te mapy były przekazywane kapitanom statków. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na znaki, które są umieszczone, na bieżniki, które są umieszczane na lądzie. To są te takie sygnaturki. Dwa nabieżniki powodowały, że ktoś, kto wchodził gdzieś z obszaru morskiego, jeżeli sobie w linii ustawił, no to celował prosto w ten kanał. Natomiast kanał był znaczony na samym początku, z tego co udało mi się wyczytać, jakimiś beczkami zakotwiczonymi do dna morskiego, a wzdłuż jego całej długości pławami. Mapy niekoniecznie były orientowane w kierunku północnym, jak to mamy do czynienia w tej chwili. Bardziej nawiązywały do układu wybrzeża. Też takie ciekawe rzeczy, może Państwo to wiedzą, dla mnie to kiedyś to było takim odkryciem, że na przykład, no, bo wydawało mi się, że ten system metryczny to już jest tak stary, że już nikt nie pamięta, kiedy został wprowadzony, okazuje się, że nic bardziej mylnego. W tamtych czasach powszechnie stosowaną jednostką długości był pręt gdański, i te mapy właśnie w tych jednostkach były przedstawiane. To było około 4,3 metra współczesnego. Pręt był dzielony na początku na łokcie, później na stopy, ale już nie wiem, czy pierw były łokcie, a później stopy, czy pierw stopy, a później łokcie. Natomiast, proszę Państwa, na przykład kąty wyznaczane były w rumbach. To, co mi się kojarzy od razu z piratami z Karaibów i takimi sprawami, ale to jest fakt. Koryta rozprowadzające skierowane na wschód. Nieco późniejszy okres. Obraz się zmienia dosyć mocno, ale też nie aż tak mocno. Mamy w tej chwili trzy koryta rozprowadzające. Proszę zwrócić uwagę, że żeby wpłynąć z tego kanału, to trzeba praktycznie nawrócić tutaj przy wejściu. Co jest też charakterystyczne? No, charakterystyczne jest krąg Zawisłoujście. Myślę, że to już jest chyba drugi krąg, ale nie jestem pewien, tylko mocniej. Proszę Państwa, bardzo wiele, w tych mapach było bardzo wiele pomiarów batymetrycznych robionych. Tego tutaj nie widać na tym powiększeniu. Każdy ten taki mała cyferka to jest wykonany pomiar batymetryczny. Na tych liniach kanałów ich było na ogół kilkaset na każdej mapie. I to, co już mówiłem wcześniej, nabieżniki, proszę Państwa, jeden, drugi, żeby wcelować chyba w ten kanał tutaj, no to trzeba było gdzieś stąd płynąć i sobie ustawić te dwa nabieżniki razem. Rok 1609 i tutaj taka moja próba, w którymś momencie wykonałem, nie wszystkie mapy udawało się wpasować we współczesny obraz z jakąś dozą dokładności, która mogłaby być tolerowana. Niektóre mapy udało mi się umiejscowić i to jest właśnie obraz z roku 1613. Widzą Państwo, gdzie w tym czasie usytuowane było ujście w stosunku do współczesnego obrazu. Rok 1632. Widzą Państwo kanały rozprowadzające, tak, skierowane, jeden na północny zachód, drugi na południowy wschód. Tu, gdzie mieliśmy do czynienia z trzema, czy dwoma kanałami, już jest wielka Łacha Piaszczysta, nieopisana. Muszę Państwu powiedzieć, że te mapy to są na ogół kopie przerysowywane. Oryginały się bardzo rzadko zachowały, a te mapy były przerysowywane przez wiele lat, przez różnych autorów, więc one się mogą troszkę różnić od oryginału i nie zawierają przez to takich ciekawych, drobnych elementów. Nie zawsze zawierają te elementy. Rozwój twierdzy Wisłoujście dla osób, które są tym zainteresowane, też bardzo fajnie pokazany. Rok 1643.
w ogóle twierdza Wisłowiście tutaj ma jakieś dodatkowe elementy, które już oczywiście w tej chwili nie istnieją. Korytor sprowadzający w kierunku zachodnim, północnym, brak koryt w kierunku wschodnim, tak jak mówię, to się wszystko zmienia. Ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, jak nam tutaj przyrasta brzeg morski. Już kilkadziesiąt lat później, rok 1674, to jest dosyć ciekawa mapa, piękna twierdza Wisłoujście. Natomiast widzą Państwo, że brzeg morski już się przesunął znacząco w kierunku północnym, ponieważ poprzednio mieliśmy do czynienia z chyba z tymi umocnieniami na tej linii był brzeg morski. Chciałem zwrócić uwagę na to, że delta rzeczna nie kończy wcale się na linii brzegowej. Ten krąg taki, półokrąg tych płycizn, tych wysp, zaliczany jest również do równi deltowej. Więc tak naprawdę to jest obszar delty. Duże wyspy, nawet nazywane w tym momencie w jakiś tam sposób. I bardzo interesująca rzecz, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, a mianowicie, proszę zobaczyć, tutaj jest sztucznie wykonany kanał dojście do portu. Tutaj nie ma żadnego korytora sprowadzającego. Korytor jest gdzieś tutaj i to wszystko. I co ciekawe, ten kanał jest znaczony kolejnymi literami, co sugeruje, że on był utrzymywany. I co jeszcze bardzo ciekawe, współczesny kanał portowy przy Westerplatte pokrywa się z tym kanałem, który tutaj widzimy. Jak Państwo zobaczą na kolejnych mapach, to, że powstało Westerplatte, to był też to była taka ingerencja człowieka w to. Ta wyspa nie uformowała się tak samoistnie, tak to powiedział, to zobaczymy na następnych mapach. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że ten materiał, który stąd był pobierany, bo to koryto było pogłębiane i mimo wszystko one były bardziej bezpieczne dla statków. Nie znam się na żegludze, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, dlaczego tak było, ale mimo tego, że było takie wąskie, może było pogłębiane i miało swoje dobre oznaczenia. Ten materiał był wyrzucany na ląd. Tutaj nie jest to zaznaczone, ale na kolejnych mapach Państwo zauważą to. Chciałem tu jeszcze Państwu zwrócić uwagę na to, bo to jest podobny okres tej mapy. Ja nie mam tutaj nigdzie daty, ale po układzie linii brzegowej i tych wysp to umieściłem tą mapkę w tym miejscu, bo szacuję, że to jest ten okres. Proszę Państwa, jak dokładnie były planowane prace hydrograficzne? Wyznaczono jeden punkt, tworzono projekt prac, tak jak Państwo widzą, to wygląda bardzo współcześnie, a to jest tam XVII wiek. I dokładnie po tych liniach, na tych przecięciach były wykonywane sondowania, jak już tutaj Państwo widzą. Może to jest jeszcze niekompletny obraz, bo to może jakaś robocza wersja. Natomiast jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to byłem pod wrażeniem, muszę powiedzieć, bo wydawało mi się, że w tamtych czasach nie było takich metod, którymi moglibyśmy wyznaczyć. Oczywiście możemy sobie wszystko, prawda, ale wykonać te prace w takiej szacie. Okazuje się, że tak jak to wyczytałem też w literaturze, nie było z tym, znaczy problem może i był, ale radzili sobie, że tak powiem, przeznaczone w tym, wyedukowane w tym celu osoby radziły sobie z nawigacją i z pozycjonowaniem tych prac. A pomiary głębokości były wykonywane w bardzo prosty sposób, tam gdzie było płytko, używano w tym celu tyczki, jednoprętowej, czyli która miała 4,3 metra, podzielonej na te łokcie. Natomiast tam, gdzie było nieco głębiej, normalnie używano sondy, czyli kawałka metalu, obciążnika na lince. I tymi metodami dochodzono do całkiem dobrych efektów. To jest ta mapa, którą Państwu wcześniej pokazywałem z tą wyspą, ale umieszczona, zarys linii brzegowej umieszczony na współczesnym obrazie brzegu. Proszę zwrócić uwagę, że ta wyspa
była zlokalizowana już wtedy w miejscu, gdzie w tej chwili, jak to Państwo zobaczą za chwilę, mamy głębokość może około 5 metrów, bo ponieważ ten profil jest zupełnie inny w tej chwili niż to miało miejsce wtedy, kiedy ujście rzeki funkcjonowało. Rok 1682, nieco później, proszę Państwa, no charakterystyczna forma. Można powiedzieć, że też tutaj coś w formie laguny się tworzyło. Natomiast tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że to jest ta sama linia, która była zaznaczona wcześniej tego kanału, ta sama pozycja. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wykonano tutaj takie roboty hydrotechniczne, nie wiem, czy nazwać to bardziej kierownicami, czy falochronami. Tutaj była śluza i to do kolejnej wyspy poprowadzono taki falochron. I te obiekty hydrotechniczne tak naprawdę przyczyniły się do powstania dosyć szybko, co Państwo też zobaczą, Westerplatte, tej łachy piaszczystej, która tu się formowała, ponieważ no, nie wiadomo, jakby się losy tego, jakby się rozwój potoczył w tym miejscu, gdyby właśnie nie te budowle hydrotechniczne. No, Państwo wiedzą, że każda taka ingerencja w taką budowlą na brzegu powoduje odzew, że tak powiem, ze strony gromadzenia się osady. Co się stało w momencie, kiedy powstało molo w Sopocie, nawet bez tej mariny? Nie wiem, czy Państwo mieli kiedyś okazję prześledzić. Zaraz po powstaniu mola na zdjęciach było widać, że brzeg morski był w Sopocie na wysokości, tak jak się na molo zaczyna ten duży taki plac drewniany na samym początku. To brzeg morski był sprawowany na samym początku tego placu, jak tylko się kończyły te betonowe główki. I to, że to molo tak zostało postawione, z roku na rok powodowało, że ten brzeg morski jak gdyby się wysuwał, przesuwał w stronę morza. I teraz nawet jak Państwo spojrzą na mapę, to zauważą, że to jest taka forma wypukła. A teraz, ostatnimi 2-3 laty, w momencie, kiedy powstała ta marina z dużym falochronem, narzutem kamiennym, to wręcz jest sytuacja, w której tak się zapiaszczył ten fragment pomiędzy mariną a brzegiem morskim, że no, jest z tym problem bardzo duży, bo tam się tworzą wyspy, łachy też czyste, gromadzą się śmieci, prawda, i tym podobne rzeczy, więc podobny skutek odniosły takie budowle hydrotechniczne. Lokalizacja mapy 701 rok. Tak orientacyjnie, jak to wyglądało. Proszę Państwa, i właśnie to, o czym mówiłem. 1686 rok, minęło kilkanaście lat. Budowla hydrotechniczna pierwsza. Praktycznie od niej widzimy, że tu już się gromadzi materiał. Druga budowla hydrotechniczna, ta druga falochron. Proszę, jest zaczątek już też Westerplatte. Proszę się nie sugerować, ten obraz jest w tym momencie trochę bardziej skręcony, bo te mapy, tak jak mówię, nie były zawsze orientowane w ten sam sposób. Kanał portowy w jego współczesnej lokalizacji również, proszę Państwa, dalej utrzymywany w tym miejscu. Rok 703, kolejne kilkadziesiąt lat. Te same elementy. Ta śluza dalej jest w tym samym miejscu. Ta kierownica już pewnie się rozsypała, ale jakieś resztki tutaj są zaznaczone, ponieważ już nie była potrzebna, skoro mamy tak dużą wyspę. Materiał refulacyjny, proszę Państwa, z jednej i z drugiej strony. I na Westerplatte odkładany, i w rejonie Nowego Portu. Lokalizacja tego kanału odpowiada dokładnie lokalizacji dzisiejszego kanału. To jest ta sama lokalizacja, o której właśnie mówiłem. A tu już się pojawiają kolejne główki, kolejne kierownice, które sukcesywnie też były wydłużane i to jest to ujście, wejście do portu, ujście kanału portowego, z którym mamy do czynienia współcześnie, no nieco bardziej wysunięte gdzieś tam w kierunku północno-zachodnim. Obraz zaczyna przypominać to, z czym mamy do czynienia obecnie. Tutaj mamy faktycznie jakąś odciętą lagunę, jezioro. Ten sam okres zlokalizowany na współczesnym podkładzie to jest miejsce tej śluzy i kanał portowy. Proszę bardzo, pasuje idealnie praktycznie.
jeszcze. Był dużo węższy niż, niż ten obecny, ale to jest sam kanał. Rok 762. Westerplatte już jest potężne. Kierownice budowane dosyć daleko z jednej i z drugiej ze strony kanału portowego również. Cały czas materiał jest dostarczany do ujścia i kumulowany tutaj gdzieś w części nawodnej, ale w dużej ilości w części podwodnej. Nie na wszystkich mapach są znaczone te wyspy i te płycizny, ale proszę mi uwierzyć, one na pewno tam były. To są jakimiś kropkami pozaznaczane. No, różne osoby robiły te mapy. Rok 815, no to już jest praktycznie apogeum, że tak powiem, tego stożka ujściowego. Jeden z największych udokumentowanych zasięgów. Wiele wysp, płycizny sięgające daleko. Kanał portowy, tak jak mówię, jest dalej tym samym kanałem portowym. Bardzo duże ilości materiału zostały z refulacji tego kanału umieszczone zarówno w Nowym Porcie. Budują Westerplatte również bardzo długie kierownice, które miały służyć bezpiecznemu wprowadzaniu statków do portu. Ta sama sytuacja, dokładnie ta sama mapa umieszczona na podkładzie współczesnym. Proszę zobaczyć, jak daleko sięgały te wyspy, te płcizny. Ja dlatego tak celowo na to zwracam uwagę, bo pokażę Państwu, co się dzieje w momencie, kiedy ujście rzeki staje się ujściem martwym. Jak morze próbuje momentalnie zabrać to, co jego. O, jeszcze się trafił rok 1824. Jeszcze dalszy zasięg. Tym razem na tej mapie nie miałem znaczonych wysp, ale można przypuszczać, że one były jeszcze dalej umieszczone. Te płcizny dalej sięgały. Takie podsumowanie. Tam były na początku te schematy i ta sama sytuacja, mniej więcej rok 1840, zaznaczona w tym schemacie, dosyć daleko sięgające w morze stożek ujściowy. Proszę Państwa, w tym okresie, rok 1400 do 1840, średnie przemieszczenie linii brzegowych wyniosło w kierunku morza 850 metrów, akumulacja osadów w tej drugiej fazie, bo to jest co innego niż mówiłem na początku, bo między tymi dwoma fazami była ta faza stagnacji, więc tylko w tym okresie wyniosło 82 miliony metrów sześciennych. I kolejny okres. No i to, o czym mówiłem. Delta, ujście Wisły Gdańskiej stało się ujściem martwym. Uformowało się nowe ujście Wisły Śmiałej. To jest ciekawa mapa, dlatego że ona mniej więcej pochodzi z okresu, kiedy to ujście powstało. Czyli mamy tu do czynienia bardziej z zatoką, z lejkiem ujściowym, niż z formą wypukłą stożka ujściowego, czyli to praktycznie pokazuje moment, w którym ta rzeka zaczęła uchodzić do miejscu Wisły Śmiałej. Wisła zaczęła uchodzić w miejscu swojego przełomu nowego. Obumarło ujście Wisły Gdańskiej. Momentalnie ustała dostawa materiału piaszczystego do ujścia, no i do pracy przystąpiło morze. Każda taka wypukłość w linii brzegowej, która nie jest zasilana w żaden sposób materiałem, będzie niwelowana, morze będzie dążyło do wyrównania linii brzegowej. Gdyby to morze wyrównało tą linię brzegową, to już dawno nie byłoby nowego portu i ja nie mówiąc o Westerplatte. Natomiast, proszę Państwa, tak wyglądało Westerplatte na przełomie XIX i XX wieku. Do momentu, kiedy funkcjonowało tam ujście, były piękne, piaszczyste plaże. Natomiast ta sytuacja się zmieniła. Brak dostawy materiału, potworna erozja, te wszystkie łazienki, tak to tam się nazywało, pomosty, to wszystko zostało ze sztormu na sztorm, było coraz bardziej niszczone, coraz więcej plaży ubywało, praktycznie już jest tutaj na tym zdjęciu, jej w ogóle nie ma. I ten proces się kontynuował. Proszę Państwa, rok 2010, to pewnie Państwo już znają, bo kto z nas nie był na Westerplatte.
Sytuacja oczywiście obecnie się trochę zmieniła, bo te umocnienia są już bardziej profesjonalnie, bym powiedział, przygotowane. Natomiast tutaj w tym momencie wrzucano wszystko, co miało pod ręką. Gwiazdobloki się na dłuższą metę nie sprawdzały, te opaski betonowe były niszczone przez morze, wrzucano, ja widziałem tam latarnie uliczne, podkłady kolejowe, betonowe, jakieś płyty, wszystko co było z betonu i co mogło zatkać tę dziurę było tam wrzucane. Dlatego, że morze bardzo intensywnie zabierało i to nie jest tylko przesuwanie się linii brzegowej, proszę Państwa, ale największe spustoszenie dzieje się tu w tej części podmorskiej. Takie uzupełnienie, od roku 1840 ubyło nam 38 hektarów obszarów lądowych. Natomiast to, co jest naznaczone na zielono, no, w tym miejscu akurat, ze względu na te kierownice na ujściach, tam osad akurat się kumulował. W dużej części ten rozmyty właśnie z tych stożków. On był przemieszczany w kierunku wschodnim, zachodnim. Proszę Państwa, i to, co mówiłem o podbrzeżu. Na tym zdjęciu widzą Państwo zaznaczone kolorami mięsłości materiału dna morskiego, jakie zostały usunięte. W centralnej części, tam gdzie jest najbardziej czerwono, te mięsłości tam ubyło po prostu w tym od 1840 metru, przepraszam, od 1840 roku ubyło ponad 5 metrów dna, znaczy dno się obniżyło o 5 metrów. Pozycja izobaty 5 metrów, która w jakiś sposób pokazuje, no może zasięg podwodnej części stożka ujściowego, to o czym mówiłem, że są te płcizny, które gdzieś tam wychodzą daleko. W 1815 roku miałem taką mapę, udało mi się zidentyfikować tą izobatę 5 metrów z tych pomiarów. To był taki zasięg. W roku 1909 to już był taki zasięg, a w 2007 taki zasięg. Obecnie pewnie ta izobata jest jeszcze bliżej. Tutaj na przekroju to Państwo widzą dwie powierzchnie, albo trzy nawet. Współczesna, nieco wyżej był rok 1909-1815. Należy również domniemywać, że w roku 1840, ja nie mam danych z tego czasu, bo takiej mapy po prostu nie udało mi się zdobyć, ale przed samym, że tak powiem, ustaniem dostawy materiału, no to ta powierzchnia była jeszcze nieco wyżej usytuowana. Proszę Państwa, od roku 1815, dlatego od 1815, no bo tutaj dysponuję danymi, do roku 1970, dlatego 1970, że tutaj, proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, widzą, powstał port północny i tu są usytuowane nasypy sztuczne, więc ograniczyłem tą swoją te pomiary, tą analizę do roku 1970. Zniknęło 10 milionów metrów sześciennych, proszę Państwa. I to właśnie widać najbardziej w tym profilu dna. Tutaj trochę powodowany taką próżnością, w którymś momencie postanowiłem zrobić ładny obrazek i na takim modelu, bo to jest takie fajne, kolorowe i trójwymiarowe, zaznaczyć te powierzchnie, o których wcześniej Państwu mówiłem. Powierzchnia, pierwsza powierzchnia, to jest przekrój przez stożek ujściowy, właściwie współczesny jego obraz. To, zanim zacznę na tych powierzchniach, proszę spojrzeć, to jest to, o czym mówiłem. Stąd właśnie zabrany został ten materiał. Ten profil widać, jak momentalnie się obniża zaraz przy brzegu morskim. Natomiast kiedy ujście funkcjonowało, on bardzo łagodnie przechodził w stronę otwartego morza. Wracając do tych powierzchni. Pierwsza powierzchnia jest to powierzchnia stropu delty wieku atlantyckiego. To jest ta powierzchnia, o której Państwu mówiłem. To są te żuławy sprzed 8-7 tysięcy lat. Zresztą tutaj tak samo widoczne na tej rzędy kilkunastu metrów. To jest jak gdyby granica między zielonym a szarym. Kolejna powierzchnia, którą tu widzimy, to jest powierzchnia stropu, czyli powierzchni tej warstwy osadów morskich. Akurat tutaj niefortunnie, może trochę jest na zielono zaznaczone, osadów morskich, które przyniosły tu morze transgresji litowynowej około 4000-3000 lat temu. 5000 właściwie, a nie no. Tak, największe było wtedy. Skąd
koncentrowanie akumulacji tego materiału. A tutaj już mamy, proszę Państwa, powierzchnię palodepozycyjną. Nie, przepraszam, to była powierzchnia palodepozycyjna, czyli powierzchnia piasków morskich translecji torenowej jest nazywana powierzchnią palodepozycyjną stosza. Czyli na tej powierzchni deponowane były osady ujściowe stożka Wisły w tym miejscu. A na powierzchni widzą Państwo kopiec Westerplatte, jezioro Zaspa, które jest właściwie górą w tej chwili, ponieważ ze względu na to, że tam te popioły są składowane, to już jest forma wypukła. I proszę Państwa, to są ilości, ja nie będę tego tutaj Państwu czytał, tak? To widać, jakie to są ilości tych poszczególnych faz, które zostały skumulowane i te 10 milionów, które zostało zabrane po obumarciu tego ujścia. Koniec, proszę Państwa, podsumuję w kilku słowach. To, że rozpoznawał i scharakteryzowałem pod względem wiekowym, mitologicznym, genetycznym budowę stożka Wisły, uważam za sukces, bo na tej podstawie udało mi się obronić pracę doktorską. Więc moi recenzenci też uznali, że to może być ciekawe. Powierzchnia depozycyjna stożka ujściowego tworzona jest przez osady Morza Litorynowego, a w miejscach, gdzie tych osadów brak, bo z różnych względów czasami są takie miejsca, są to bezpośrednio deltowe osady wieku atlantyckiego. To, że w budowie geologicznej stożka wydzielamy tak naprawdę dwa elementy, to jest warstwa niżej zalegających osadów prodelty, drobniejszych, gulistych, a na nich nieco grubsze osady czoła delty. A wszystko jest nadbudowane taką pokrywą wydmową eoliczną. To, z czym Państwo mogli się zapoznać. No i na podstawie tych wszystkich wyników analiz mogłem wykonać paleorekonstrukcję tego obszaru. Proszę Państwa, to nie było proste, to tak prosto wyglądało, bo starałem się te schematy w jak najprostszy sposób przedstawić. Natomiast wcale nie oznacza to, że wyniki z jednego otworu potwierdzały się w wynikach w drugim otworze. Wręcz przeciwnie, im więcej miałem danych i informacji, tym nie wiedziałem na temat tego, jak to ujście się rozwijało. Ale udało mi się jakoś przy pomocy mojego promotora wypnąć z tej sytuacji. To, o czym mówię, maksimum transgresji torynowej, czyli najdalszy zacięg morza na Żuławach, to jest około 6-6,5 tysiąca lat temu. Następne 4 tysiące lat to jest stopniowe wypełnianie zatoki osadami piaszczystymi, również z tym bursztynem, który transportowany był z kierunku wschodniego, z Sambii. To jest to, o czym mówiłem, laguna, która się uformowała na zachód od ujścia Wisły. 10 km długości, nieznana wcześniej, słabo rozpoznana do tej pory. Natomiast są niezbite dowody na to, że taka forma tam funkcjonowała. Ujście Wisły w rejonie badań, czyli w rejonie Gdańska, to jest około 3 do 2,5 tysiąca lat temu. Wtedy ja Państwu nie przedstawiłem takiego splotu informacji, który doprowadził mnie do tego, że uznałem, że to akurat w tym momencie musiało nastąpić, ale proszę mi uwierzyć, że do takich wniosków doszedłem na podstawie datowania osadów prodelty i czoła delty, ich przestrzennego rozmieszczenia i właśnie dat, które wskazywało na to, że wskazywałem dokładnie na plus minus 500 lat, tak jak to napisałem, na moment, w którym to ujście zaczęło funkcjonować. I to, o czym mówiłem, że budowa tego stożka nie była stała w czasie. Były dwa okresy intensywnej akumulacji osadu rozdzielone takim okresem stagnacji między 1500 a 600 lat temu. Proszę Państwa, całościowa objętość osadów budujących stożek ujściowy, które pozostało do czasów współczesnych, to jest 178 milionów metrów sześciennych, około oczywiście.
erozja rozpoczęta wraz z obumarciem ujścia Wisły w rejonie Gdańska i powstaniem nowego ujścia, tak zwanej Wisły Śmiałej. No i dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że to samo się... Bardzo dziękuję za interesujący wykład, który nam poukładał, tak myślę, wszystkie te sprawy raz a dobrze. I to w takiej przestrzeni czasowej, aż po czasy współczesne. Długi był ten wykład, ale myślę, że bardzo interesujący. Ale może ktoś jeszcze ma... Przepraszam bardzo. Nie szkodzi, nikt nie uciekał specjalnie, więc to był dobry znak, że to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo proszę. Czy mógłby pan do... Tam był taki slajd 1500 lat temu, się cofnąć. Chodzi o tamte poszczególne fazy. Jeszcze tam czwórka była z przodu. Tak. Naciskam, ale... Jeszcze wcześniej. Chodzi o schematy, tak? Tak, tak. Oto. Tutaj może pan powiedzieć trochę o tym jeziorze na południe od Wisły, czy to było tylko zasilane Mutławą, Radunią, czy to było jakieś niewypełnienie tej delty dokładnie? Proszę Państwa, w krótkich słowach niezbyt wiele mogę powiedzieć. Natomiast to, ponieważ to jest trochę taka moja interpretacja. Tam... Przepraszam, że się jeszcze wtrącę. Coś tam było, bo duńskie łodzie zostały znalezione. Datowane tak. Około 9-10 godziny. Dlatego ja się inspirowałem właśnie takimi zapisami, różnymi rekonstrukcjami z tego okresu. Ale szczerze mówiąc, dokładny zasięg tego jeziora to jest taka moja wizja, interpretacja. Nie mam żadnych dowodów na to, że te granice w ten sposób przebiegały. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo też często się słyszę o tym, że w którymś momencie morze, które wkroczyło, czyli zatoka, która funkcjonowała na tym obszarze, to się tak upraszczało, ja w szkole tak byłem uczony, że w pewnym momencie została odcięta Mierzeją Wiślaną, prawda? Że to tak nie funkcjonuje. To naprawdę to się rozwijało równocześnie, to była duży czas, to była delta tak zwana wsteczna prawdopodobnie. Zresztą tak jak mamy do czynienia w rejonie Zalewu Wiślanego, no, woda, rzeka uchodziła do zalewu i pośrednio dopiero do morza. Więc z taką sytuacją prawdopodobnie też mieliśmy do czynienia w tych czasach, wcześniejszych. Były zbiorniki wodne, Wisła w różny sposób do tych zbiorników mogła uchodzić, następnie z nich wypływać dopiero i przepływać gdzieś dalej. Natomiast takie sytuacje powodowały ewidentnie to, że materiał był deponowany w tych zbiornikach bardziej niż przy ujściu. Więc z tego może na przykład też wynikać taka stagnacja w rozwoju stożka ujściowego. Mianowicie, że Wisła zaczęła przepływać przez taki zbiornik, przez coś w rodzaju takiego Zalewu Wiślanego, ale po zachodniej stronie. Nie wiem, naprawdę chętnie bym się dowiedział, jak ta historia wyglądała. Czy jeszcze? Takie krótkie pytanie, jakbyśmy mieli najbardziej uprościć. Najdalszy zasięg brzegu i najdalszy zasięg morza. Czyli najdalszy zasięg brzegu, to rozumiem, że to, co pokazywał pan tę mapę z deltą, tak, która dochodzi prawie pod obecny Półwysep Helski. Zgadza się. A może najdalej na południe, to co obecny obszar Klifu Sopockiego i tam część delty, tak? W rejonie Sopotu, przy morza i tarasu nie wiadomo, bo to nawet w tej chwili widzimy, gdzie ten zasięg był. I na pewno na te stożki obecne morze, mówimy o tym Bałtyku, który to też możemy rozwijać, prawda? To nie było jedyne morze i powiedzmy 100 tysięcy lat temu tutaj funkcjonowało zupełnie inne morze, które sięgało pod górze. Tak. No to tak, to ja, tak jak mówię, na terenie Żuław określiłem to bardzo ostrożnie, tylko na podstawie tych danych, którymi ja dysponowałem. Z różnymi pracami się spotkałem, z różnymi interpretacjami, które mówiły o tym, że ten zasięg morza był dużo, dużo dalszy na południe. Ale ja tego nie podzielam, dlatego że też się zapoznałem z wieloma pracami, na przykład z rejonu jeziora Druzno. To nie był nigdy obszar morski i nie ma powodów sądzić, żeby na innych, równie daleko na południe położonych terenach
bezpośrednio sięgało morze. Może to były jakieś delty, może to były jakieś zbiorniki takie przejściowe, ale nie mam takich dowodów, więc nie ciągnę tej kreski dalej na południe. Dziękuję bardzo. Myślę, że pora kończyć. Jeszcze raz dziękujemy naszemu prelegentowi, panu doktorowi. Szanowni Państwo, jedna rzecz dla porządku, bo zapomniałem przedstawić naszego nowego patrona medialnego, pana Mirosława Kuźbiała, który już nam tu towarzyszy od pewnego czasu, ale teraz jest oficjalnym naszym patronem medialnym obok IBPKR-u. I jeszcze też powinienem zaprosić na nasz kolejny wykład, który się odbędzie 26 kwietnia. Tym razem pani magister Jagoda Załęcka-Kaczkowska zaprosi Państwa na spacer na Nowe Szkoty, urbanizacja Nowych Szkotów przed I wojną światową. To już za tym razem niecały miesiąc. Także serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.